Żeby przekształcić to wyrażenie, trzeba będzie korzystać z trzech wzorów. Napiszę je tutaj. Na mnożenie. Kiedy mnożymy, to potęgi dodajemy. Na mnożenie potęg, czyli to jest coś takiego. I ostatni wzór, który pozwoli nam zamienić liczbę, którą mamy w potędze, na pierwiastek. To, co robimy najpierw, to korzystamy z tego pierwszego wzoru. Mamy w nawiasie 7 do potęgi drugiej razy 7 do potęgi jednej drugiej. Czyli dodajemy te potęgi. 2 plus 1 druga to jest 2 i 1 druga. Całość jest jeszcze do potęgi 3 drugie. Teraz korzystamy z drugiego wzoru, czyli trzeba wymnożyć te potęgi. 2 i 1 druga zapiszę sobie w postaci ułamka niewłaściwego. 2 razy 2 plus 1 to jest 5 w liczniku i na dole 2 razy 3 drugie. 5 razy 3 to jest 15, 2 razy 2 to 4, czyli mamy 7 do potęgi 15 czwartych. To się równa. Otrzymujemy liczbę, którą można przedstawić w postaci pierwiastka. I będziemy w tym celu korzystać z tego trzeciego wzoru. Mamy siódemkę, to z tego wzoru jest nasze A. Mamy piętnastkę tutaj i to jest nasze M. Oraz mamy czwórkę na dole i to jest nasze N. Korzystając z tego wzoru, nasze wyrażenie to będzie pierwiastek n-tego stopnia, czyli u nas czwartego stopnia, z liczby 7 do potęgi m, czyli u nas 15. Wynik to pierwiastek czwartego stopnia z 7 do potęgi 15.